Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Ależ mam kaca. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Chodzi o wiedźmiński pancerz. Bywaj. Klina bym pierdolno. Wódki jakieś nie masz? Twoi kompani na łóżku, między siebie. Jebać mi się chce. Wszędzie kurwa chamstwo.
Zara! Geralt! Miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Co masz na sprzedaż? Chodzi o wiedźmiński pancerz.
Bywaj. Klejna bym pierdolno. Wódki jakieś nie masz? Czego, mistrzu? No, 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 no. Dalej. Widzicie to, co ja? Patrz. No proszę, jak siła. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Bywaj. No! Dość mam tego wszystkiego. Jedziemy! No proszę, kolejny dziwot. Dobry bieg. No co? Mój tatuś bardzo nie lubi elfów. Jesteś elfem?
Gdyby nie wspomnicie, Seno! Klina bym pierdolno. Wódki jakieś nie masz? Białowłosy, też wyglądasz jakbyś wczoraj poklał. O! Chłopcy mówili, że jest w jednej wsi dziewka, co ją za trochę żarcia można poobracać. Nie jakiś stary mam. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Trzymaj to.
Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z Obierek. Rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Słyszałem. To może wykaż trochę empatii? Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jestem. To znaczy irytujący? Myślałem, że lubisz wredne charaktery. Tylko u kobiet. No to lepiej nie mogłeś trafić. Ale dość o tym, krąg żywiołów czeka. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak, gotowy? Ruszajmy, nie ma na co czekać. A, miałem ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Czyli musimy iść od strony stawu. Tak jak przy próbie medalionu. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzien i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go naśladujesz? Nie znosi tego. Byłom Savoli. Nie zamurowaliście go jeszcze? Wesemir by chciał, ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewam. A tak do stawu można iść na skróty. A szkoda, że nam zbóje z Salamandry więcej dziur nie zrobili. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Ja się zastanawiam. Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu w pław. Nie, mam zacumowaną łódź. Wiesz, chodzę tam czasem na rybę. No proszę. Nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. A, to wiele tłumaczy. Stary mistrz pokazał mi. Dobra, dobra. I tak ci nie wierzę. Jak tam z Wesemirem? Lepiej? Chyba tak. Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzać. Z jakim efektem? Średnim. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać.
cholera. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. To prawda? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, w tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Niech pomyślę. Tak, 5 dni temu. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. Baba wodna. Jeszcze jej tu brakowało. No dobra. Wejście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko 2 chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Nadal cię to gryzie? Gryzie? Nie, tylko wkurwia. Na cholerę była ta próba. Przecież i tak większość tych, którzy wrócili z kręgu żywiołów, zginęła w przeciągu roku na jakichś bagnach, polując na utopce za koronę, 30 za głowę. Więc po co to? Powinieneś spytać Wesemira. O, pytałem wiele razy. Wierz mi. Zbieramy się, skakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. Sam robiłeś te łajwy? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie marudź. Na drugą stronę jeziora dopłyniemy. Chyba, że w coś przypieprzymy. Ledwo widać, co jest przed dziobem. Mgła gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem, całkiem. Odpadnij trochę od wiatru, bo żagiel cię łopocze. Nie już ojca dzieci robić. Dobra, jesteśmy blisko.
Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Mhm, tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? To stary grot dalej tam siedzi? O ile nie zrobił nam przysługi i sam nie zdechł, to tak, siedzi. I w każdej chwili może wyjść. Jak szła ta nasza rymowanka? Stary grot mocno śpi. Kto go zbudzi, będzie gnił. Chodź. Ach, pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie? Rób, co chcesz. Sprawdźmy to, na wszelki wypadek. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze, chodźmy. Ej, mały. Spokojnie, już jesteś bezpieczny. Nie, nie, pomocy! No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę, proszę, kto by się spodziewał? Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. Się spodziewał. Coś mi mówi, że prędko nie odpuścisz. A no nie. Cały świat powinien usłyszeć o tym, że słynny Geralt z Rivii dał się podejść jak dziecko. Może Jaskier ułożyłby o tym jakąś balladę, co myślisz? Niech lepiej zaśpiewa o tobie. Lambert albo upierdliwy wiedźmin. Lepiej upierdliwy niż naiwny. Dłużej pożyje. Zmieniając temat, czy ja dobrze widziałem, że ten chłopak... Jeden z naszych. Musiał utonąć w czasie próby. A mglaki zapamiętały jego wygląd i głos. Urocze. Zabierajmy się stąd. Nie musisz mnie namawiać. Wiesz, ja tu w ogóle nie chciałem przychodzić. Lambert, dość. Zaraza. Za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira. Gotowy? Cholerny grubasiel. Raz. Dwa. Trzy! Też lekki nie jesteś. No. To idziemy. Można by te ściany rozwalić ardem. I obudzić starego grota.
A co, boisz się? Nie, po prostu myślę, zanim coś zrobię. Możesz tak nie tupać do cholery? Spokojnie, poślizgnąłem się tylko. Jeszcze wredniejszy. Suchnie grzybem. A czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Nie narzekałbym. Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Dobrze wyjść na powierzchnię. Ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trollach? To one mają kłopot, nie my. Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale na mnie te twardzielskie teksty nie robią wrażenia. I kto to mówi? Wesemir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla Nilfgaardczyków w Velen. Co? Co ty robisz? Zabijam potwory. Dobre sobie. Tak mi się powiedziało, wiesz. Chodźmy już. Widzisz, jak przed nami spieprza? Trolle się tak nie zachowują. Dwa, nie iść dalej. Wiedźminy w dolinie, w dom z kamienia, a góry trolle, troli góra. Co? A, tak, to troli góra. Ty rozmawiaj z tymi idiotami. Spokojnie. Chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedźminy jedno mówić, drugie robić. A czasem i trzecie, kłamczuchy. No ile można. Z drogi, tępaki, bo was na żwir porąbię. Rozumiecie? Zrozumiałe. Gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary. Inaczej nas ukamienują.
rzucać kamień, wy nie iść dalej. Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć. Mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać, mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć. To nic nie da. Daj mi mówić. Znasz się na negocjacji, jak one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty głupi, wiedźminy zabijać potwory, a trolle potwory. Tak, tak, nie rób mina. Będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Wy przejść. Jak nie, my bić. Niech będzie. Zostawimy tu miecze, ale zabierzemy je, jak będziemy wracać. My ich nie chcieć. Metal niedobry, fuj, szczypie w usta. Zwariowałeś. Rób to, co ja i nie drżyj się. Ty coś chyba minąłeś z powołania, co? Hmm? Jeśli dobrze pamiętam wykłady babcia Wesemira, wiedźmini zabijają potwory. Źle pamiętasz. Zabijają tylko te, które szkodzą. One rzucały w nas kamieniami, Geralt. Poskarżysz się Eskolowi. No, jeszcze parę kroków i będziemy na miejscu. Ale się zasapałeś, coś kiepsko z twoją kondycją. Bez przesady, po prostu jestem na lekkim kacu. Znowu piłeś ze Skalem? Nie, sam. No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Niech pomyślę. Za Gbura? Nie zaprzeczę. No ale dość komplementów, weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. Jak to szło? Woda, potem ziemia i powietrze. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj, czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Maxi, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak. Przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył z kuszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzelić kompana, a potem się powiesić. Nie musiałeś ich zabijać. Ale mogłem, więc to zrobiłem. Dwóch skurwysynów mniej. Powiedz,
Zawsze byłeś takim cynicznym sukinsynem? Nie. Zanim Vesemir przywiózł mnie do Kaer Morhen, byłem uroczy. Wszyscy przez to przeszliśmy. No właśnie nie wszyscy. Sporo chłopaków tu zginęło. Chłopaków, których zabrano wbrew ich woli. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmy i wlazł prosto w gniazdo Neckerów. Ale uratował go pewien wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja. Pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. Tylko najpierw chodźmy po miecze, bo bez broni jak bez ręki. Święte słowa, bracie. Wiedźminy biorą ostre maczugi i idą do domu. Mhm. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, Geralt, zbieramy cię. Racja. Wracajmy. Pan przodem. Kryształ. Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co cię gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Vesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki... Cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Z
Słyszałem o łóżku. Wolisz spać na ziemi? Nie polecam. Podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz Triss, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczy się inaczej. Geralt, nie chcę wyjść na pamiętliwą załzę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę. W tym właśnie łóżku. Tak, wiem. Straciłeś pamięć. Niech ci będzie. Umówmy się tak. Nie będę ci już robiła o to wyrzutów. A ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. Masz jakieś wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie. Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Póki co. Pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy Widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem. O proszę, jaka proaktywna postawa. No to został jeszcze drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Bynajmniej. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie. Członkini Loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się jej w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym. Pięknie dziękuję za pozwolenie. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. A, i jeszcze. Tak? Dziękuję, Geralt. Tutaj nic nie czuć. Coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikającą różdżką. Więc tu jesteś. Zakłócenie dobiega stąd. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na Umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Umę. Tak myślałem. No, już, załatwione. Możesz iść.
A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe.